Reprezentacja Polski zapisała na swoim koncie bardzo ważne 3 punkty po wyjazdowym meczu z Walijczykami. W ramach naszego dzisiejszego odcinka krótko podsumujemy mecz Walia Polska, a do tego ocenimy występ poszczególnych polskich graczy. Po czwartkowym meczu z Holandią, który mocno uwidocznił kłopoty naszej kadry, bardzo ważna była szybka reakcja i odbudowanie pozytywnego nastawienia przed meczem z Walijczykami. Ten po pierwsze był dla nas bardzo istotny z punktu widzenia walki o utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów, a po drugie był to tak naprawdę ostatni całkowicie poważny test naszej kadry przed Mundialem, gdyż w listopadzie przed wyjazdem do Kataru czeka nas już tylko mecz towarzyski z reprezentacją Chile. Oczywiście nasza gra w spotkaniu z Walijczykami nie była idealna, momentami dawaliśmy się mocno zdominować rywalowi i dopisywało nam też szczęście, natomiast co ważne, wykonaliśmy swój plan, a więc poprzez wygraną zapewniliśmy sobie utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Do tego wskoczyliśmy do pierwszego koszyka przed losowaniem eliminacji Euro, co także może dać nam spory komfort. Reprezentacja Polski podczas meczu z Walijczykami dość swobodnie rotowała ustawieniem z 2 oraz 3 stoperami, co można uznać za kolejny plus. Bez przedłużania przechodzimy natomiast do ocen dla poszczególnych zawodników. Oceny przyznajemy na podstawie naszej subiektywnej opinii po obserwacji meczu Walia Polska. Skala od 1 do 10, gdzie 5 jest oceną wyjściową. Zaczynamy od bramki oraz bohatera tego meczu. Wojciech Szczęsny zagrał kapitalne zawody. Świetnie czytał grę, wychodził do dośrodkowań, a do tego bronił strzały chociażby Jamesa, ratując nas przed utratą bramek. Bardzo dobry występ zawodnika Juventusu i liczymy na podobne podczas spotkań w Katarze. Przechodzimy do obrony, a tutaj dwójka stoperów Kamil Glik oraz Jan Bednarek zagrała na całkiem podobnym poziomie. Była to bowiem mieszanka świetnych interwencji i wygrywania sporej liczby pojedynków powietrznych oraz bardzo mocnego zaangażowania w grę ze znacznie spóźnionymi wyjściami, a do tego kłopotami w rozegraniu. Kolejny bardzo dobry mecz w kadrze ma za sobą Jakub Kiwior. Zawodnik Specji w tym spotkaniu występował nie tylko jako stoper, ale momentami pełnił także rolę lewego obrońcy. Wyprzedzał rywali, kasował ich zapędy, był bardzo pewny, a do tego podejmował bardzo potrzebne ryzyko w rozegraniu. Co ważne, notując przy tym asystę drugiego stopnia przy golu, który dał nam wygraną. Na spory plus wczorajszym meczem zapracował także Nikola Zalewski. Oczywiście jest jeszcze co nieco do dopracowania, czy to w grze w defensywie, czy też przy nieco dokładniejszych wrzutkach, natomiast zawodnik Romy pracuje na całym boisku, jest niezwykle dynamiczny, nie boi się dryblingu, a do tego dzięki bardzo dobrej technice zwyczajnie podnosi poziom naszego rozegrania ofensywnych akcji. Na prawej stronie tym razem wystąpił Bartosz Bereszyński. Jeśli chodzi o obronę, tak naprawdę przez większość występu gracz Sampdorii był bardzo solidny. W końcówce jego występu pojawiły się natomiast kłopoty z upilnowaniem Jamesa, na którym Bereszyński złapał żółtą kartkę. Do tego znacznie więcej oczekiwalibyśmy w ataku, gdyż po prawej stronie nieco brakowało nam dynamiki. Teraz czas na linię środkową. Tym razem był to dość przeciętny występ Grzegorza Krychowiaka. Z jednej strony pojawiło się kilka ciekawych podań do przodu, czy też momentów utrzymania piłki, z drugiej jednak strony były straty, które kosztowały nas sporo sił, był taktyczny faul na żółtą kartkę po własnym błędzie, a do tego było gubione krycie, jak chociażby w sytuacji, gdy Walijczycy wrzucali piłkę z autu bezpośrednio w nasze pole karne. Nie najlepszy występ ma za sobą także Szymon Żurkowski. Zawodnik Fiorentiny bardzo słabo zaczął spotkanie w Cardiff, pojawiły się bowiem łatwe straty, a do tego sporo niedokładności w podaniach. Na kolejny minus sytuacja, w której Szymon Żurkowski wybiegał na czystą pozycję po podaniu Piotra Zielińskiego, jednak nawet nie oddał strzału. W drugiej połowie było nieco lepiej, zawodnik występujący w lidze włoskiej biegał sporo, dając nam alternatywę w rozegraniu. Świetną formę utrzymuje Piotr Zieliński. Zawodnik Napoli znowu był motorem napędowym polskiej kadry, gdy tylko przejmowaliśmy piłkę. W bardzo łatwy sposób mijał rywali balansem ciała, rozgrywał, wyprowadzając partnerów na czyste pozycje. Zieliński nie tracił piłki, zapraszał do gry wahadłowych, a do tego tak naprawdę pracował na całej długości boiska. Czas na napastników. Co do Roberta Lewandowskiego, na pewno nie był to łatwy mecz dla gracza Barcelony, a szczególnie jego pierwsza połowa. Walka często z 2 czy nawet 3 rywalami, do tego obijania nawet po atakach w twarz. Druga połowa to znacznie lepszy występ Lewandowskiego. Nie było już traconych w łatwy sposób piłek, a zamiast tego piękna asysta przy golu Świderskiego, a do tego rozgrywanie oraz świetne otwieranie przestrzeni dla partnerów w ofensywie. Co do Karola Świderskiego, ogromnym plusem jest strzelenie zwycięskiego gola, gdzie zawodnik Charlotte bardzo ładnie wybiegł na wolne pole, przewidując zagranie Lewandowskiego i pewnie wykończył akcję. Do tego Świderski często schodził do rozegrania, bardzo ładnie grając tyłem do bramki i wymuszając faule Walijczyków. Jeśli chodzi o zawodników, którzy pojawili się na boisku z ławki, odpowiednio długo na ocenę zagrał Krzysztof Piątek. Było sporo pracy w defensywie, a do tego zaangażowanie w nasze ataki. Piątek stwarzał zagrożenie przy naszych rzutach rożnych, a do tego ładnie wybiegał do prostopadłych piłek. Na minus na pewno faul przed naszym polem karnym w końcówce spotkania, po którym zagrożenie było dość spore. Tak prezentują się nasze oceny za występ polskich kadrowiczów w meczu z Walią. Jesteśmy natomiast bardzo ciekawi waszych opinii co do zwycięskiego spotkania zamykającego nasz udział w tej edycji Ligi Narodów.